Witam, drodzy przyjaciele, na kolejnym naszym spotkaniu Śpiewajmy Razem. Wierzę, że jesteście gotowi do tego, żeby śpiewać razem na chwałę Jezusowi Chrystusowi. My dosyć długo się przygotowywaliśmy do tego spotkania. Powiem wam szczerze, że chyba tak dlatego to długo trwało, bo ćwiczyliśmy uśmiechanie w czasie śpiewu. Wcale to nie jest takie łatwe i wcale jeszcze nie wiem, czy dzisiaj nam się to uda, ale wielu z was nam to zarzucało, że śpiewamy radosne, piękne pieśni i mamy ponure miny. Spróbujemy dzisiaj troszkę inaczej. Dzisiaj tematem naszego spotkania jest pieśń wieczorna. Wieczorem czasami chętnie człowiek śpiewa, bardziej chętnie niż rankiem. Po dniu, po trudach spotykamy się w takich czy innych okolicznościach i wtedy możemy sobie pośpiewać, podsumować cały dzień albo powierzyć się Bogu, Jego opiece. I jest to, myślę, dobry zwyczaj, jeżeli tak robimy i dzisiaj byśmy chcieli troszkę do tego zwyczaju powrócić. W trakcie tego naszego śpiewania wspólnego, chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie niektóre sytuacje, niektóre okoliczności z życia Jezusa Chrystusa. Jak to bywało wtedy, kiedy Jezus był na ziemi i kiedy nadchodził wieczór? Pierwsze takie wydarzenie, posłuchajmy, jak opisuje Ewangelista Mateusz w 14 rozdziale. W 14 rozdziale i teksty od 15 do 23. Gdy zapadł wieczór, uczniowie podeszli do Niego i powiedzieli: jesteśmy na pustkowiu i pora już późna. Każ ludziom rozejść się po wioskach, aby kupili sobie coś do jedzenia. Jezus jednak oznajmił im: nie muszą odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli Mu: nie mamy tu nic więcej oprócz 5 chlebów i 2 ryb. Wtedy polecił: przynieście to do mnie. I kazał ludziom usiąść na trawie, wziął 5 chlebów i 2 ryby, podniósł wzrok ku niebu, pobłogosławił, połamał i dał uczniom chleby, a uczniowie ludziom. I najedli się wszyscy do syta i zebrali jeszcze 12 pełnych koszy pozostałych okruchów. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Zaraz też wymógł na uczniach, aby wsiedli do łodzi i pierwsi przepłynęli na drugi brzeg, zanim on oddali tłumy. Gdy już je oddalił, wszedł na górę, aby się modlić w samotności. Kiedy zapadł wieczór, był tam zupełnie sam. Nie opuszczaj mnie, gdy
Ojcze mój, lecz w dzień i w nocy zawsze przy mnie stój. Dobrze jest być z Jezusem wieczorem czy w nocy. Z Jezusem zawsze jest dobrze, prawda? Myślę, że szczególnie w chwilach choroby, w chwilach ciężkich jest dobrze. Przed rozpoczęciem naszego nagrywania tego programu kontaktowaliśmy się z naszą siostrą Lilą Połońską, która jeszcze wtedy była w szpitalu, pokonując koronawirusa. Dobrze się już czuła i wierzy, że teraz, kiedy ten program jest transmitowany, pewnie jest już z nami. Oddajemy jej sprawę, jej życie, jej zdrowie naszemu Bogu. Jesteśmy wdzięczni za to, że może się dobrze czuć. Z Jezusem każdy może liczyć na to, że będzie dobrze. Jezus jest takim, który daje wiele otuchy i siły. Kolejny temat, jaki chciałbym przytoczyć z życia Jezusa, to jego przypowieść. Przypowieść o robotnikach winnicy. Posłuchajmy. Czytam tę przypowieść z Ewangelii Mateusza, rozdział 20, od 1 do 16. Królestwo niebios jest bowiem podobne do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby wynająć robotników do swojej winnicy. Uzgodnił z robotnikami zapłatę jednego denara za dzień i posłał ich do winnicy. Około godziny 3 wyszedł ponownie i zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie. Im również powiedział: idźcie i wy do winnicy, a i was sprawiedliwie wynagrodzę. Wtedy oni poszli. Około godziny 6 i 9 wyszedł znowu i postąpił tak samo. Gdy wyszedł jeszcze około godziny 11, napotkał innych, którzy tam stali i zapytał: dlaczego tu stoicie przez cały dzień i nie pracujecie? Oni odpowiedzieli: bo nas nikt nie wynajął. Powiedział im: idźcie i wy do winnicy. A kiedy nastał wieczór, pan winnicy polecił swojemu zarządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, zaczynając od ostatnich, a kończąc na pierwszych. Gdy przyszli najęci około godziny 11, otrzymali po denarze. Kiedy więc podeszli pierwsi, spodziewali się, że dostaną więcej, ale i oni otrzymali po denarze. Wzięli zapłatę, ale narzekali na gospodarza: ci ostatni tylko godzinę przepracowali, a zrównałeś ich z nami, choć my znosiliśmy trudy dnia i spiekotę. Wtedy on odpowiedział jednemu z nich: przyjacielu,
nie krzywdzę cię. Czyż nie zgodziłeś się na denara za dniówkę? Zabierz co twoje i odejdź. Chcę bowiem tego ostatniego wynagrodzić tak samo jak ciebie. Czy z tym, co moje, nie wolno mi uczynić, co zechcę? Dlaczego zawistnym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Kolejna pieśń, jaką zaśpiewamy, to pieśń 654. O Panie, zostań ze mną. Przedstawiałem dzisiaj nas, bo jesteśmy już w tym samym składzie kolejny raz, drugi raz dokładnie w tym samym składzie, ale jedną rzecz muszę podkreślić, bo inaczej miałbym straszne problemy. Tak to przynajmniej określę. Z nami jest nasz kolega, drogi Rysiu, który tak by chciał śpiewać z nami, a nie pozwoliliśmy mu śpiewać, bo musi nas ktoś nagrywać. I on cierpi bardzo z tego. Ale wiecie, naprawdę, gdyby nie on, to byśmy nie mogli mieć kontaktu z wami. Przecież on jest tym, który siedzi za kamerą i tak pokazuje nas wszystkich po kolei. I dzięki niemu, dzięki jego poświęceniu, o właśnie, to będzie chyba dobre słowo, my możemy razem z wami śpiewać. O, właśnie chciałem przypomnieć, czy na pewno razem śpiewacie z nami i razem się uśmiechacie razem z nami. My staramy się to robić również dla was, a po to, żeby wam było raźniej i przyjemniej śpiewać na chwałę naszemu Panu. A więc śpiewajmy dalej. Szczęścią mija dzień i ptaszki
całe Boże stworzenie Bogim na Bożeństwem tchnie. Bogim na Bożeństwem tchnie. Bogim na Bożeństwem tchnie. To wszystko prosi o Panie, daj Bogie Ci we sny. Pozwolę sobie dodać jeszcze, że nie tylko Rysiu jest tym, który pomaga w tym, żeby nas było widać, bo żeby nas było słychać, to duży udział w tym ma nasz kochany Mareczek Rusek. Pozdrawiamy go bardzo i życzymy mu wytrwania na tym stanowisku. Naprawdę robi to świetnie. I dziękujemy mu za to, za jego chęć i za jego gotowość. A synchronizuje wszystko jako realizator nasz kolega i przyjaciel Siergiej Popow. Bez niego byśmy nie dali tu rady nic niestety zrobić. No, ale oczywiście, wiadomo, za tym wszystkim na końcu stoi nasz kochany Arek Piętka, który to wszystko dopiero do kupy poskłada, poukłada, poprawia. Nie wiem, co jeszcze on tam z tym robi, w każdym razie, że to jest takie, jak widzicie teraz właśnie. Dziękujemy, Aruś, tobie również. Życia dwa, nie sam.
nasz miłością swą. O Zbawco, zostań pośród nas i nasz miłością swą. Ale czytamy w Ewangeliach o takiej wieczorze i nocy bardzo smutnej, bardzo trudnej, bo bez Jezusa. Czy możecie sobie wyobrazić, jakby to było bez Jezusa? Myślę, że nie jest to do wyobrażenia, ale posłuchajmy, co ewangelista Mateusz nam przekazuje. A pisze o tym w rozdziale 27 i w tekstach od 57 do 61. A gdy zapadł wieczór, przyszedł pewien bogaty człowiek, Józef z Arymatei, który też był uczniem Jezusa. Udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać. Józef wziął więc ciało, owinął czystym płótnem i złożył w swoim nowym grobowcu, który wyciosał w skale, a na wejście do grobowca zatoczył wielki kamień i odszedł. Naprzeciw grobowca siedziały zaś Maria Magdalena i inna Maria.
strzegłeś nas w tę ciemną noc. Święty, 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 wszechświata Pan, niebo chwali Jego moc, ziemia w Jego ręku śpi.
kolejny wieczór z Jezusem, o jakim chcemy teraz wspomnieć, to jeden z ostatnich wieczorów pod koniec pobytu na ziemi. Wieczór, kiedy nie został rozpoznany. Kiedy uczniowie tak zaoferowani tym, co się wydarzyło, nie zdali sobie sprawy, że to Jezus jest z nimi. To jest przykre. Jak my często możemy, tak blisko będąc Jezusa, nie odczuwać Jego obecności, Jego bliskości. Myślę, że dobrze jest zawsze wieczorem prosić Go o to, aby był z nami, aby był blisko, aby czuwał i aby ochraniał. A On to chętnie zawsze uczyni dla każdego z nas. Śpiewajmy dalej razem. Witaj cichy, witaj mi wieczorze, z odpoczynkiem po kłopota dnia. Jak odetchnąć błogo o tej porze, gdy w pokoju nieba serce trwa. Jak wspaniały będzie wieczór ten, gdy spoczynek nam u siebie sprawi Boży Syn. Jeszcze odpocznienie dla strudzonych walką wiernych słów, gdy ochłodą wieczór miły spłynie, chętnie spocznę już u Zbawcy nóg. Kres położy Jezus trudną mną, gdy w nagrodę świętej ciszy, w którym grzech nie znajdzie miejsca już, gdzie w nagrodę słodkie się usłyszy słowa Zbawcy przyjaciela dusz. O mój Panie, wiedź mnie, nie powiedz, bym po trudach Ale jeszcze Patrycja przecież nam chce przeczytać ten urywek z Ewangelii Łukasza, o którym wspomniałem. Dokładnie, a konkretnie z Ewangelii Łukasza, rozdział 24 i teksty od 28 do 35. Gdy przybliżyli się do wioski, do której zmierzali, on sprawiał wrażenie, że chce pójść dalej. Oni jednak nalegali: pozostań z nami, bo dzień mija i nadchodzi już wieczór. Wszedł więc, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziął chleb, pobłogosławił, połamał go i podał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on stał się dla nich niewidzialny. I powiedzieli do siebie: czy serce nie biło nam mocniej, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał pisma? Powstali i o tej samej godzinie wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zgromadzonych 11 i innych z nimi, którzy mówili: Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni natomiast opowiadali, co wydarzyło się w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba.
się ukrywa gdzieś w cień. Jak cudownie z natura brzmi dziś o tym, że wielce ukochał mnie mój Bóg. Każde słowo moich ust za małą wartość ma, żeby Tobie oddać cześć. Nucę więc wdzięczności pieśń, a Ty jej prostą treść skrzydłem wiatru prowadź sam. Jak cudownie, gdy wiosna nadchodzi, odradza się zieleń i kwiat. Jak cudownie przyrody chłopczy wielki Bóg, który ukochał także Cię. Każde słowo moich ust za małą wartość ma, żeby Tobie oddać cześć. Nucę więc wdzięczności pieśń, a Ty jej prostą treść skrzydłem wiatru prowadź sam. Jak cudownie objawia przyroda swych łask nigdy nie skąpiąc nam. Jak cudownie rozsiewa swą woń, bo mój Bóg jakże ukochał mocno mnie. Każde słowo moich ust za małą wartość ma, żeby Tobie oddać cześć. Nucę więc wdzięczności pieśń, a Ty jej prostą treść skrzydłem wiatru prowadź sam. Gdy wieczorem gwiazd mi wiady iszczą się na niebios tle, zda się, że aniołów rzesza duszę mą do niebios nie. Tęsknię wtedy, z serca płyną myśli moje w niebios tło. Tam znikają ziemskie bóle, łzy tęsknoty szybko schną. Wprawdzie jeszcze moje ciało na padole grzechu jest, ale w niebo duch mój wzlata, gdy Twej łaski wzmacnia chrzest. W tym promiennej wiary kraju nie ma smutku, grzechu zła. Tam z tęsknotą niezmierzoną chcę już spocząć duszą ma. Lśnijcie gwiazdy, gwiazdy złote, na cudownej łaski znak. Uczcie tęsknych synów ziemi, wznosić serca górny szlak, by z nadzieją w żywej wierze mogli się w niebiosa wzbić, aż w objęciach Zbawcy spoczną, by go tam na wieki czcić. Kochani, przed nami już ostatnia nasza wspólna modlitwa. Myślę, że szczególnie ją zaniesiemy naszemu Bogu. Tym bardziej, że jest to modlitwa, jest to pieśń, która jest ulubioną pieśnią mojej Różyczki. I dla niej teraz chciałbym ją dedykować. Zawsze ją chętnie śpiewamy, często ją chętnie śpiewamy wieczorem. I Różyczka bardzo ją lubi. Tym bardziej, że
wspominamy na początku tej pieśni nasze rodzinne strony blisko gór, za którymi słońce się chowa. Może nie wszyscy jesteśmy z okolic górzystych, ale ci, co nie znają gór albo są daleko od nich, mogą sobie zaśpiewać za lasami. Zawsze jest to chwila taka szczególna, gdy słońce się kryje. Czy za górami, czy za lasami, gdzieś daleko. Ale Pan Jezus wtedy jest zawsze z nami blisko. Pamiętajmy o tym i życzę wam, żeby pozostał z nami wszystkimi i z wami aż do tego momentu, kiedy spotkamy się z Nim, kiedy powróci na ziemię. A póki co do następnego spotkania, kiedy będziemy śpiewać dalej na chwałę naszemu Bogu. Niech ta nasza ostatnia modlitwa szczególnie pozostanie wam w sercach. Radość.